Wiosna nie kojarzy nam się z grzybami, choć są one stale obecne w środowisku. Mam na myśli przede wszystkim grzyby, które rosną w glebie i tworzą związki mikoryzowe z drzewami, dostarczając im wodę wraz z solami mineralnymi. Choć przytłaczająca większość grzybów wytwarza owocniki latem i jesienią, to symbolem wiosny wśród grzybów są owocniki smardza jadalnego. Drugim gatunkiem grzyba, który owocnikuje na wiosnę, jest piestrzenica kasztanowata, spotykana na niżu oraz w niskich położeniach górskich. Niemniej ze względu na trujące właściwości, gatunek ten w literaturze jest powszechnie zestawiany ze smardzami. Główka owocnika piestrzenicy jest silnie pofałdowana, a kształtem przypomina orzech włoski lub zwoje mózgowe o czerwonym zabarwieniu. Z kolei owocniki smardzów posiadają liczne otwory przypominające niewielkie kratery lub plastry miodu. Mają barwę brązową lub beżową. Smardze są powszechnie znane ze względu na wybitne właściwości kulinarne. Niemniej przypominamy, że w Parku Narodowym grzybów nie zbieramy. Nie ma zresztą takiej potrzeby, ponieważ smardze poza lasami, gdzie spotykane są bardzo rzadko, częściej znajdziemy na terenach zurbanizowanych. Rosną na trawnikach i skwerach, na przykład u wylotu ulicy Krupówki w Zakopanem. Grzyby te pojawiają się także w przydomowych ogródkach, przy drogach, na łąkach, przy tartakach i składach drewna. Rosną szczególnie chętnie tam, gdzie znajdują się fragmenty kory drzew. Dla porządku dodam, że w latach 1983-2014 smardze podlegały ochronie ścisłej, a od 2014 roku objęte zostały ochroną częściową. Zbiór owocników na użytek własny i pozyskiwanie do celów gospodarczych dopuszczalne jest tylko w ogrodach, na szkółkach leśnych oraz na terenach zieleni.